Teraz spróbujmy znaleźć wejście do tej tutaj, powiedzmy, coś ala świątyni, tylko nie wiem właśnie, czy... Czy tutaj jest w ogóle możliwość dostania się? Chyba jest. Jakoś trzeba się tutaj dostać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No może tutaj gdzieś coś jest? To jest w ogóle czosnek czy cebula w końcu, bo już sam nawet nie ogarniam, powiem szczerze. Tu chyba gdzieś małpa nawet skampiona będzie, z tego co pamiętam. A to jednak nie ma małpy. A proszę. Okej. Teraz jestem zaciekawiony, co tutaj w tej arenie będzie. O kurde, ale ładnie tu wygląda ta świątynia. O tu kurde, jakiś widzę pierdas, który się potrafi klonować. Jak one się nazywają? Tu jest w ogóle ten? Oni się jakoś nazywają? Violent. Nie mają nazwy, więc powiedzmy, że nazwijmy je po prostu takie Snorlaxy po roku w Los Angeles, kurde. Ona tu kurde. Małpo jedna. Z gnatem. Aha, to one nas jeszcze tutaj bronią przed tym. A ty. O, nie ma kurde bronienia małp. Ja jestem po to, by je schwytać. Więc palcie gumę ode mnie. O kurde. Zero żyć już mam, o Jezu, najgorzej. Ty, nie sądziłem, że tutaj będzie ten przepaść. To już wolałbym w sumie ten, zginąć w momencie, kiedy skończyłbym ten level, nie? Dobra, tam się nie dostanę już. A, to musimy tak trochę odmierzyć. W sensie, w momencie, kiedy te platformy, o właśnie, zrobią coś takiego, to teraz dopiero skoczyć. Dokładnie. Jesteśmy teraz u góry. Kolejna małpa z gnatem. Ty gnoju mały! Nie ma takiego bicia, co ty sobie wyobrażasz? No ta, te duże trójkąty w ogóle nam dają plus 5, więc gitara. I co teraz? Coś mogę tu zrobić? Bo to jest taki stop. Stop! Dalej nie przejdziesz, okej. Rozumiem. Rozumiem aluzję. Dobra, zobaczmy, czy tutaj mamy jeszcze jakieś przejście ukryte, bo coś mi śmierdzi, że tutaj coś jest. Tam jest małpa, kurde. Frajer jeden. Za 2 złote. Tylko jakby tutaj zniszczyć. No to się... Mi się wydaje, że to się da jakoś zniszczyć, tylko kurde, ja nie odkryłem jeszcze tej tajnej techniki zniszczenia. Sprawdźmy może tutaj gdzieś po boku. Czy nie ma jakiegoś przejścia, którego mogłem ominąć ewentualnie, ale wątpię w to, bo bym widział już. Więc stąd możemy sobie iść. Dzięki, nara. Nara, nara. Dupa osrana. No, to zaraz będę miał kurde sayonara. Zginę przy okazji. Tam u góry jest jeszcze małpiszą, tylko jak się do niego tam dostać? Dobra, chyba wydaje mi się, że najsensowniejszym będzie jeszcze przejściem tutaj. Ponieważ wiem, że jest parę rzeczy, które ominąłem.
I przypomniałem sobie w ogóle, na czym polegała ta ręka, która tam stała u góry. Otóż ona robiła nam za blokadę. Chwilową taką blokadę. I po prostu będziemy musieli ją zrzucić w dół. Widzicie, no już kurde, mogłem się lepiej przygotować przed tą serią, ale przynajmniej będziecie kurde dali łacha ze mnie. Więc tja, zobaczmy co i jak. Teraz pytanie, gdzie można było wejść do tej świątyni, bo już kurde, nawet widzicie, wejście zgubiłem. Chyba tutaj się szło. Tak, tutaj trzeba było jeszcze iść. Uwaga, tam jeszcze widziałem małpę. Małpiszona. Dobra. Co to było? Mam pytanie, co to dokładnie było? Przecież ja tam... What? Let's go! Ta, zginęliśmy, więc mamy na razie uratowane tylko 3 małpy z 3, znaczy 3 małpy z 6, więc... Za chwilę do was wrócę. Ja na chwilę zrobię za 2 i spotkamy się w miejscu, gdzie powinienem być. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tu, gdzie ostatni raz zginąłem. W bardzo żałosny sposób, nie powiem, że nie. I teraz... O kurde, dobra. Uwaga. Dokładnie. O to chodziło. Da się tutaj jakoś dostać wyżej? Tym ja mam wrażenie, że chyba da, ale dobra, nie będę nawet ryzykował. Na razie mamy, kurde, ładnie tutaj małpy zebrane, jeszcze tylko 2 nam brakuje. O, ładnie tutaj się dostaliśmy. O, i teraz tak. Ha, widzicie? Można? Jak najbardziej. Mówię, no pewnie bym lepiej grał w tę gierkę, gdybym się trochę przygotował, ale no mówię, no ja to wolę bardziej na żywioł iść. Są osoby, co wolą oczywiście lecieć na takiej zasadzie, że wiecie, no że lepiej poćwiczyć. Ja natomiast wolę trochę na żywioł iść. Więc zobaczmy tutaj, co na nas będzie czekać. Tam u góry nie było żadnej małpy? Chyba nie było. Na razie tu żadnej nie widzę. Braja, co przygotuj sieć. Tu na razie widzę, że mamy wodę płynącą sobie. O, jest tutaj nawet ten żetonik. Przynajmniej będziemy mieli jedno z głowy. A teraz w poszukiwaniu małpy jakiejkolwiek. Tak, jest tutaj u góry, widzę. O kurde, co ona odwaliła? Co ta odwaliła najlepszego? Aha, dobra, no to my tak sobie możemy przecież iść. Uwaga na ścianę, bo ona się zaraz przesunie. A nie, tutaj co druga ściana, dobra. Tu już kumam, o co chodzi. Dobra, a gdzie ta małpa teraz? Znikła sobie. Wiem, że się mówi zniknęła, ale no, wiemy o co chodzi tutaj. Celowo teraz kaleczę język.
Czyli chyba ta małpa uciekła właśnie za te wrota. Bo ja akurat mówię, no nie widziałem, bo kamerę miałem odwróconą, więc... Więc zaraz tutaj dorwiemy się do... Ta, ona tutaj za tymi jest, bo akurat widziałem przez chwilę... Kurde... Widziałem przez ścianę, że ta małpa się tam chowie. Chowie, więc zaraz ją tutaj... Dobra, to było ładnie ominięte. Ty, co ona tak... Co ta odwala, kurde? Nienormalna ona jest, czy jak? A, dobra, nie doskoczę tak, okej. Mogłem to przewidzieć. O, tu mamy jeszcze przejście. A nie, dobra, bo tutaj wychodzimy. Więc dopiero tutaj mamy checkpoint, okej, rozumiem. I tędy też wyjdę, tak? No tak, tędy wychodzę. Dobra, czyli z obu stron wychodzę. Dobra, mogło być gorzej. I nam brakuje jeszcze dwóch małp. Półtorej godziny sesji mamy. A my nie wiem, ile zrobiliśmy, chyba z 4-5 poziomów, coś takiego? To jest piąty chyba poziom. No cóż. Długa z tego seria raczej wątpię, że wyjdzie. Bym powiedział maksymalnie do 14 odcinków, więc to raczej aż tak długo nie jest. Ale mogę się mylić, of course. Pamiętajcie, że ja nie jestem wszechwiedzący. Więc równie dobrze mogę się mylić, aczkolwiek wydaje mi się, no, że długo z tego seria tak czy siak nie wyjdzie. No szkurde, musiałem zahaczyć tą girą swoją i wpaść do wody, nie? Nie mogło być inaczej. Pamiętaj, że co drugie. Co druga ściana to jest ściana odpychająca. Odpychająca swoim smrodem, oczywiście. Dobra, tutaj umknąłem. Ta małpa znowu musi odwalać swoje, oczywiście, ponieważ ona by nie mogła być sobą, gdyby nie odwalała. Kurde, jak ja mam to zaskoczyć?